Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam wam o różnych, przeróżnych książkach i przychodzę dzisiaj do was z takimi kilkoma słowami na temat książki, która zrobiła na mnie o dziwo bardzo dobre wrażenie, a o dziwo dlatego, że na początku, gdy zobaczyłam okładkę, zobaczyłam tytuł, w momencie, kiedy tam odezwało się do mnie wydawnictwo, to troszkę się obawiałam, co też będzie w środku i czy to nie jest kolejna książka z serii tych wszystkich witchy poradników, sekretników i tak dalej. Na szczęście nie i ta książka dotarła do mnie w ramach współpracy z wydawnictwem K.E. Liber. Tak, zgadza się. K.E.Liber. Tak się prezentuje. Nie wiem dlaczego chciałam od razu tytuł pokazać. Tak się prezentuje. I jej pełny tytuł brzmi Grimoire, księga magii, która obudzi w tobie wiedźmę. No i tu już tak troszeczkę się właśnie moje obawy włączyły, że to może być kolejna pozycja z tych, powiedzmy, nie do końca dobrych, tak? Na szczęście nie. Więc pora zacząć. W tytule mamy fragment, który brzmi obudzi w tobie wiedźmę, no to wydaje mi się, że to skłania nas do takiego postrzegania tej książki jako coś dobrego dla osób początkujących, coś na początek, coś co w nas ma obudzić to zainteresowanie się tematami magicznymi i tak dalej. I to właśnie z tym wszystkim wiązała się ta moja obawa, że te książki, które są postrzegane jako te na początki, tak naprawdę nie powinny być dawane na początki, ale tu jest na odwrót, niespodzianka. Chyba ta książka również was zaskoczy, jeśli będziecie ją chcieli przeczytać tak samo jak mnie. Jest to taka porządna dawka konkretnej wiedzy dla początkujących. Przede wszystkim nie jest tego za dużo i nie jest to za wysoki poziom jak na początek. Czyli nie mamy tu jakichś zagmatwanych, trudnych technik, jakichś skomplikowanych rytuałów, nie wiadomo jakich informacji gdzieś wyciągniętych, nie wiadomo skąd. Mamy tu wszystko tak usystematyzowane, poukładane do zrozumienia, tak naprawdę do przyjęcia na raz. Takie podstawy, bardzo fajnie napisane, tak? W takim wielkim skrócie treść książki odnosi się do takich tematów jak kryształy, zioła, praca z duchami i bóstwami, czy też różne rodzaje, różne techniki wróżbiarstwa, czy magiczne narzędzia. Ale tak jak mówię, to jest taki wielki skrót tych głównych zagadnień, jest trochę więcej. I każdy z tych głównych rozdziałów jest podzielony na mniejsze takie podrozdziały, fragmenty, co też przynosi taką korzyść, jeśli chodzi o przyswajanie tej wiedzy, która jest w środku. Dużym, jak dla mnie, plusem jest używanie takiej treści, takich wyrażeń, jak na przykład mówi się, gdy jakaś informacja jest powielana przez wiele osób, ale nie jest to żadna taka tradycja, taka konkretna norma, zasada, która przewija się przez różne ścieżki magiczne i to nie jest taka konkretna praktyka, konkretna zasada, którą mamy się kierować, tylko mówi się, odnosi się tu właśnie do takich słów, czynności, które przez wiele osób jest powielana, ale tak naprawdę nie bardzo wiadomo skąd to się wzięło. Nie jest to krzywdzące, można to robić, nie wiem, na przykład znaczenie sobie tam w powietrzu palcem jakichś znaków ochronnych, tak, ale no, to nie jest jakaś podstawa podstaw, jakaś reguła, zasada konkretna, której zawsze się używa i wszędzie, tylko to po prostu jest powielane przez wiele osób bardziej na zasadzie praktyki własnej, tak, więc coś takiego też mamy.
I kolejnym z takich z plusów jest przyznanie przez autorkę otwarcie, że tak naprawdę każda nasza praktyka, każda nasza ścieżka magiczna się od siebie różni. I to, że autorka, czyli Lidia Pradas, swoją drugą twórczyni Vegan Tips, napisała tak, to nie znaczy, że ty też musisz tak robić, postrzegać tak praktykę, tak, nie wiem, czymś takim się zajmować, tylko przeczytasz, okej, to ci przekazała autorka w tej książce, ale to nie jest tylko jedno wyjście, jedna droga, możesz robić to inaczej, możesz robić co innego, możesz to rozumieć inaczej, możesz mieć do tego inne podejście. Na przykład też mogą się różnić różne aspekty naszych praktyk, czyli dla jednych znaczenie na przykład kolorów będzie w praktyce potrzebne, używane, będą rozumieć te kolory tak i tak, a inni będą to postrzegać w inny sposób. To nie będzie punkt obowiązkowy ich praktyki, będą do tych kolorów odnosić się w zupełnie inny sposób. To jest jeden taki element też, który wzięłam pod uwagę, bo mało autorów pisze o tym otwarcie, że przy niektórych rzeczach jest pewna dowolność, przy niektórym postrzeganiu pewnych elementów ścieżek magicznych, rozwoju magicznego, całej tej ezoteryki, tak naprawdę jest dla nas elastyczna. My możemy podążać jedną ścieżką, postrzegać coś inaczej, a ktoś, kto jest dosłownie nam rodziną, czy gdzieś z przyjaciół z naszego bliskiego kręgu też zainteresowanych magią, może to postrzegać zupełnie inaczej. I wielu autorów nie bierze tego pod uwagę, bo nie wiem dlaczego, ale po prostu to jest takie ludzkie, żeby się do tego przyznać, tak? I tu właśnie autorka o tym pamiętała. Również fragmentami, które moim zdaniem, na które moim zdaniem warto zwrócić uwagę, są też te dotyczące różnicy między oczyszczaniem a okazaniem dymem, czy wpływu rdzennych kultur na nasze ścieżki magiczne, na naszą magię, tak? Co, skąd było zaczerpnięte, dlaczego i czy tak aby na pewno wolno, czy nie robimy tym nikomu krzywdy i czy możemy sobie coś przywłaszczać, tak? I gdzie są te granice, więc tu też był taki fragment fajny na ten temat. Dość krótki i bardzo taki zwięzły, ale był, więc na pewno da to do zastanowienia podczas czytania książki, tak? Z takich informacji perełek, jakbym to nazwała, z takich miejsc, gdzie no, trzeba coś podkreślić i zaznaczyć, dałabym też plusik dla informacji przy dziale o przede wszystkim o ziołach, gdzie Lidia wspomniała, że zioła, używanie ziół, zastosowanie ziół, tak, to jedno, ale jeżeli zdarza się sytuacja, że potrzebujemy pomocy specjalisty, to idziemy do tego specjalisty i sięgamy po tę pomoc, a nie działamy na własną rękę, że zioła nie zastąpią pomocy specjalisty, mogą nam pomagać, mogą działać profilaktycznie, mogą wspomagać nasz organizm, jeśli tu mowa właśnie o zastosowaniu przede wszystkim ziół wewnętrznie, tak, jako różnych specyfików, ale nie zastąpią nam pomocy specjalistów. Kolejny jeszcze taki bardzo fajny element książki, rozdział, to był ten dotyczący astrologii, czyli ja sobie tu wypisałam nawet wpływów planetarnych czy horoskopu urodzeniowego. I do tej pory ja osobiście nie spotkałam się w książce, gdzie mamy właśnie różne rozdziały typu zioła, kryształy, wróżbiarstwo i astrologia, tak? Rozdziałów takiej książce o astrologii, który byłby napisany w tak prosty, krótki, zwięzły i zrozumiały sposób i pokrótce opisujący właśnie te najważniejsze punkty tej astrologii na ścieżkach magicznych. W sposób taki, że rzeczywiście to jest skierowane dla osób początkujących. To są po prostu podstawy, już prościej chyba nie da się tego rozpisać. I ja wiem, że na samym początku, jak zaczęłam troszeczkę, że tak powiem, nieładnie grzebać w tym temacie astrologii, to w tych książkach, które były skierowane teoretycznie dla osób początkujących, tylko ja nie mówię o książkach, gdzie cała książka była poświęcona tej astrologii, tylko właśnie takich, gdzie było coś na wyrywki,
Te rozdziały były dla mnie tak chaotyczne, tak niejasne i ta treść była tak niezrozumiała, że ja się zastanawiałam, czy ja na pewno się chcę w to pchać. Natomiast w tej książce ten rozdział był napisany, jest napisany tak pięknie, że ja Wam polecam się z nim zapoznać i no, naprawdę robi wrażenie, tak, naprawdę. Dodatkowo na koniec książki mamy też fragment, właściwie bodajże chyba parę stron poświęconych powszechnym błędom, takim powtarzanym, takim, z których na początku sobie nie zdajemy sprawy, albo już nawet dalej gdzieś na naszej ścieżce nie zdajemy sobie sprawy, a one gdzieś tam czyhają. I w tym rozdziale mamy właśnie te błędy wymienione i co robić lub czego nie robić, by tych błędów uniknąć. I to jest taka wskazówka naprawdę potrzebna osobom naprawdę tym na samym samiutkim początku, jak i tym tam powiedzmy o level wyżej, tak? Bo te błędy są po prostu powszechne i czasami, tak jak mówiłam wcześniej, nie zdajemy sobie sprawy, że coś, co robimy, jest błędem, albo coś, jak coś postrzegamy, to też może być błąd, a to nie tędy droga, tak? Więc to też. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona z treści tej książki, rozłożystości tekstu, znaczenia tekstu, tej wartości tej treści i powiem Wam szczerze, że w mojej ocenie ta książka zasługuje 8 na 10 i to jest jedna z tych książek dla początkujących, ale i w sumie nie tylko, no ale głównie, tak, powiedzmy, że to jest przesłanie dla osób początkujących, jedna z tych, którą ja w ogóle oceniałam powyżej 5. Przynajmniej tak w tej chwili to kojarzę, już na pewno jest to jedna, jedyna z tych, które oceniłam tak wysoko z takiego przedziału książek, tak? Więc ja Was odsyłam do tej książki, jeśli jesteście jej ciekawi, polecam Wam ją. Myślę, że zostanie ze mną w mojej biblioteczce. Grimoire, Księga Magii, która obudzi w Tobie Wiedźmę, Lidia Pradas, twórczyni Wikantips. Wikantips znajdziecie na Instagramie. I do wydawnictwa k.e.liber www.keliber.pl. Ja Wam wszystkie linki do książki, do wydawnictwa oczywiście podeślę, podpiszę, podepnę w opisie do filmu. Ja Was również zapraszam na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma, gdzie macie dużo więcej książek, tak mi się wydaje, przynajmniej do tych do obejrzenia z bliska i do zobaczenia i do usłyszenia podczas kolejnego filmu.